No to będzie smutne spotkanie, bo ja mam same jakieś depresyjne i fatalne historie. Prawda jest taka, że mnie jakoś tak średnio szło w szkole teatralnej. Moi profesorowie się na talencie kompletnie nie poznali. I miałem jakieś fatalne oceny, jakoś tak ciężko mi było z roku na rok przychodzić. I wtedy już pamiętam, zacząłem się zastanawiać, mówię zupełnie serio, że może by jednak zmienić zawód, bo to chyba jednak nie jest dla mnie. I pamiętam wtedy swoje takie pierwsze próby adaptacji, nie wiem, powieści Fiodora Dostojewskiego, sceniczne, które tam razem z kolegami w małej obsadzie, z kolegą Pawłem Liczewskim, żeśmy próbowali w kole teatralnym we Wrocławiu robić. No a potem, kiedy skończyłem tę szkołę, faktycznie miałem jakąś taką totalną załamkę, bo nie mogłem tej pracy znaleźć po przeprowadzce z Wrocławia do Warszawy. Dzisiaj, ponieważ jak chodziłem i szukałem pracy w różnych produkcjach, czy to filmowych, czy telewizyjnych, to pytali się mnie, a pan to jaką szkołę kończył? Ja mówię, no szkołę we Wrocławiu, to pan jest lalkarzem? Jakoś tak było, że to była połowa lat, czy nawet początek lat 90., no połowa. Dzisiaj na szczęście Wrocław jest najlepszą, uważam, szkołą teatralną w tym kraju. Kończą tę szkołę tak fantastycznie absolwenci jak tutaj Eryk Lubos. Nie wspomnę o koledze Robercie Więckiewiczu czy Kindze Price, także dzisiaj na przykład, czy Robert Gonera, że to jest no, najlepsza szkoła i tyle. Ale musiało upłynąć te kilkanaście lat, żeby wizerunek tego Wrocławia się zmienił. Ale do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że ja faktycznie przez kilka lat pracy nie mogłem znaleźć. Z rozpaczy postanowiłem zdawać na Akademię Teatralną, na Wydział Reżyserii. Oczywiście się nie dostałem. Kolejni profesorowie się nie poznali na moim talencie. Może byłem za bardzo bezczelny, może się do tych egzaminów nie przygotowałem, ale ja jestem takim, szanowni państwo, upartym osłem spod znaku koziorożca. Jak tych egzaminów nie zdałem, to po prostu zacząłem dalej. I rok później miałem pierwszą premierę teatralną w mojej reżyserii w jednym z warszawskich teatrów. Pamiętam, zrobiłem przedstawienie na podstawie twórczości Overiutów, takich dadaistycznych poetów, szaleńców z Leningradu. I to było rok później, kiedy jeszcze moi koledzy, którzy się dostali na tą reżyserię, jeszcze ciężko tam studiowali. I pamiętam po kilku latach fantastyczną sytuację, ogromny szacunek dla pana Macieja Wojtyszko, ogromna klasa, bo to on był tym rektorem, który mnie do tej szkoły nie przyjął. I przyszedł na kolejną moją premierę spektaklu Goło i Wesoło, który do dzisiaj jest grany w Warszawie. Był na tej premierze, podszedł do mnie, pogratulował przedstawienia. No i taka chwila kłopotliwej ciszy. Mówi, no panie Arkadiuszu, no cóż mogę panu powiedzieć, no reżyserem jest nie ten, kto skończył reżyserię, tylko ten, kto reżyseruje. Gratuluję panu, trzymam kciuki i proszę dalej to robić. Wpadł mi w rękę scenariusz Maćka Sobieszczańskiego pod tytułem Nic słodkiego. To w dosyć istotny sposób różniło się od ostatecznej wersji, bo z Maćkiem pracowaliśmy tam przez 2 lata. Ostatecznej wersji prostej historii o miłości, bo o tym filmie mówię, o moim debiucie. Ale ten film miał być taką ofową przygodą, krótko mówiąc. Ja zaprosiłem całą swoją rodzinę. Mój brat robił zdjęcia, jego narzeczona organizowała produkcję. Zaprosiłem kilku zaprzyjaźnionych aktorów, których namówiłem, żeby zagrali za darmo w tym kinie. To było straszne. Wiem o tym, że takie wariactwo robi się tylko raz w życiu. Ale udało mi się namówić i Bartka Topę, i Magdę Popławską, i Rafała Maćkowiaka. I naprawdę mieliśmy wsiąść do pociągu, nakręcić tam większość scen. Maćka Kowalewskiego namówiłem, który był wtedy dyrektorem Teatru na Woli w Warszawie, żeby użyczył nam swojej sceny, swoich tam przestrzeni w teatrze. Też za darmo oczywiście. No i to się nagle jakoś tak wymknęło spod kontroli. Z takiej małej, ofowej, nie wiem, półgodzinnej etiudy to się wszystko zaczęło rozrastać do po prostu pełnowymiarowego, pełnofabularnego filmu i nawet sam nie zauważyłem, kiedy powstał film. Arek jest ukochanym aktorem Wojtka i to widać. Pan Wojtek też. Reżyserem jest ten, kto reżyseruje, kto ma kwity na to. No i więc praktyka czyni mistrzem, będzie czymś mistrzem. Czego ci życzę?
mistrza czerpie, więc wszystko się zgadza. To wszystko zaczęło się 5 lat temu, dlatego trzy osoby. Bo dostałem tekst, scenariusz od Grzegorza Stefańskiego, który traktował, krótko mówiąc, o przemocy właśnie domowej. Natomiast tam nie było materiału na historię filmową. Natomiast sam temat gdzieś tam jakąś moją poruszył czułą strunę, gdzieś tak mi się przypomniał obrazek z mojego małego miasteczka, z mojego siedla, gdzie wszyscy wiedzieli, że w jednym tam z mieszkań źle się dzieje, milicjant, mąż, tłucze żonę. I kiedy ona idzie po zakupy w ciemnych okularach, a jest jesień albo zima, to wszyscy odwracają głowę i udają, że jest okej. Okay. Ze mną na czele. Jakby ten wstyd i strach i wstyd, które pamiętam a propos tej sytuacji, gdzieś został mi po prostu w głowie i lektura tego scenariusza Grzegorza jakby wróciła. Wróciły te obrazy, te emocje, postanowiłem jakby wejść w ten temat, zacząć go eksplorować, czytać dużo o tym, spotykać się z ludźmi, którzy mają taki problem, czytać ich relacje. I zaczęliśmy pracować z Grzegorzem nad nową fabularną historią. No, z jego strony miałem pomoc a propos tych właśnie toksycznych różnych sytuacji w takiej rodzinie. Natomiast gdzieś doszliśmy do jakiegoś muru. No, to znaczy, że Grzegorz trochę inaczej widział tę historię, był bardzo przywiązany do pierwotnej wersji tej historii i postanowił mi oddać jakby ten pomysł i tę historię. I wtedy zadzwoniłem do Igora Brejwiganta, z którym skończyłem ten scenariusz. Stąd jak gdyby trzech współautorów scenariusza. Ponieważ ja doszedłem do któregoś takiego, w którymś momencie do takiego wniosku, że ja to się w kinie po prostu szybko bardzo nudzę, krótko mówiąc. A ponieważ zawsze się praktycznie stawiam w pozycji normalnego widza, który siedzi przez półtorej godziny w kinie, postanowiłem ten dramat obyczajowy, który dla mnie nie jest li tylko opowieścią o przemocy domowej, bo chciałbym, żeby każdy z widzów mógł tę historię przez swoją wrażliwość sobie przefiltrować, przez swoje doświadczenia życiowe, a być może część z Państwa takie doświadczenia ma za sobą, tylko nie chcę ich tak opowiadać za bardzo. Jak sobie sprawdziłem, ostatnie statystyki są jeszcze gorsze niż te, które czytałem 5 lat temu. 36% Polaków przyznaje się do tego, że miało kiedyś do czynienia z przemocą od któregoś z członków swojej rodziny, a 2/3 Polaków zna ma znajomych, bliższych, dalszych, gdzie takie problemy istnieje. Także to jest bardzo, no skala tego jest nieprawdopodobna, tylko jaki procent z tych rzeczy nigdy nie ujrzało i nie ujrzy światła dziennego. Jak bardzo ten problem zamiatamy pod dywan, a dwa, że ten patriarchalny model rodziny, który jest jakby tak popularny, tak funkcjonuje w naszym społeczeństwie, gdzie jest absolutne przyzwolenie tego rodzaju model rodziny, no to jest kolejna rzecz do rozmowy. Ja się tak cały czas w jakiś sposób wzbraniam, żeby wprost nazywać prostą historię o morderstwie filmem, li tylko o przemocy domowej, żeby nie zawężać możliwości interpretacji tego filmu przez widza. Bo to, że przemoc domowa jest rzeczą złą i straszną, to jest rzecz oczywista. I to niekoniecznie musi być powód, jedyny powód, żeby robić o tym film. Kiedyś Michał Haneke powiedział, że film jest zaproszeniem dla widza, które to zaproszenie widz może przyjąć lub odrzucić. To jest jego pełne prawo. Natomiast jeżeli twórca powie w jednym zdaniu, bo to jest zdanie, które się zazwyczaj pojawia w rozmowach z dziennikarzami czy z publicznością, czy o czym jest Pana film? Jeżeli się takie zdanie konkretne wrzuci, jest to film kryminał o przemocy domowej, to w sposób niebywały ten komentarz reżysera jakby zawęża możliwość interpretacji historii, którą przed chwilą zobaczyła. Proszę spojrzeć na to z innej strony, a propos takich tropów, które można by podrzucić. Główny bohater, którego oczami opowiadamy te historie, bo to jest też historia jakby o dorastaniu, o tym, jak ten młody facet staje się mężczyzną, ale czy, jak spojrzymy na to z boku, czy tak naprawdę to nie on jest winien tej tragedii, która się wydarzyła. Że gdyby on nie naruszył tego, ja oczywiście jestem teraz adwokatem diabła,
ale gdyby on nie naruszył tego status quo, które funkcjonowało, nie byłoby tej okropnej tragedii, to raz. To jest pytanie, czy my jesteśmy napiętnowani naszym dziedzictwem ojcowskim, czy my możemy zrzucić to wszystko właśnie na jakieś nieokreślone fatum, czy też dzisiaj bohater tragedii antycznej zadałby sobie, czy na pewno istnieje takie fatum. My Polacy bardzo łatwo ustawiamy się w roli ofiar, zrzucając odpowiedzialność na coś nieokreślonego, a być może nie ma żadnego fatu, nie ma żadnego przeznaczenia, tylko jesteśmy my i nasze wybory i decyzje, za które my powinniśmy wziąć pełną odpowiedzialność. Znaczy chcąc, myśląc o poprawianiu świata, zacząć trzeba tak naprawdę od siebie, od środka. Także to też nie jest taka do końca rzecz oczywista, bo mnie bardzo zależało, żeby to nie był świat czarno-biały, tylko tak naprawdę to jest wszystko to gdzieś pomiędzy, nie do końca. Wydaje mi się, że wulgaryzmy stały się po prostu częścią naszego codziennego, potocznego języka i trudno udawać, że jest inaczej, a my nie opowiadamy tutaj filmu na podstawie słowackiego czy beniowskiego. Także proszę wybaczyć, jakby przestrzeń, w której my funkcjonujemy, międzyludzka, czyli policja, bandyci, trudno, żeby się tutaj porozumiewali 13 z włoskowcem z jakąś kadencją czy średniówką w środku. Ja nie mam jakby problemu z wulgaryzmem w polskim kinie, bo tak wygląda nasz język, a staramy się jakby wiernie odtworzyć jednak te realia małego miasteczka i tego środowiska, w którym dzieje się akcja. W przypadku Kingi Price ja myślałem od początku samego, żeby to była Teresa Lach. Ja jestem absolutnym tutaj admiratorem talentu tej aktorki. Pracowałem z nią, gdzie jednak pracuję, w domu złym kolegi Smarzowskiego nam się nie udało jakby osiągnąć jakiegoś spełnienia. Moim zdaniem to jest jej wina, a ona twierdzi, że jednak, że to ja tam się nie zachowałem w tym łóżku. Ale teraz myślę, że nam się udało i jakby od początku miałem gdzieś twarz Kingi włożoną w osobę Teresy Lach. Natomiast postać Romana, ojca, ewoluowała, zmieniała się. Mianowicie gdzieś tam na początku i w połowie pracy nad scenariuszem, która trwała ta praca jakieś 4 lata, 3,5 roku, to był zdecydowanie ktoś inny. Nie miałem tam żadnej konkretnej twarzy aktora, ale to był taki wyrazisty, maczystowski samiec, alfa, agresor, bandyta, potwór, który po prostu wszystko niszczy dookoła siebie, jest postrachem tego miasta. Tylko że w którymś momencie taki wizerunek, taki nawet lekko karykaturalny tego ojca despoty zaczął mnie uwierać. Zaczął się wydać jakiś taki jednowymiarowy, papierowy, wydawał mi się, i postanowiłem podjąć pewne ryzyko, uczłowieczyć tego faceta. Jak można uczłowieczyć bandytę, który robi takie rzeczy w domu, ale jednak. Zadałem sobie pytanie, co by było, gdyby widz w jakiś sposób empatycznie się z nim połączył i nie wiem, zaczął mu współczuć. Zaczął go próbować się zrozumieć, że może on jest jakby uwikłany w to wszystko, zamknął się sam w pułapce swojego uzależnienia, swojej miłości do rodziny, tej pułapce zblatowanych układów małego miasteczka, i z tej pułapki on sam się nie potrafi wyrwać i potrafi sobie dać radę ze swoimi emocjami, czyli w jakiś sposób jest osobą tragiczną i nieszczęśliwą. I wtedy, kiedy dotarła do mnie taka konstatacja, że w tym kierunku warto byłoby zmienić tę postać i nawet wręcz historię, to wtedy wpadłem na pomysł, że może warto byłoby pomyśleć o takiej twarzy na przykład i o tym, co niesie ze sobą Andrzej Chyra, czyli o pewnej wrażliwości, delikatności wręcz, nawet inteligencji bijącej z twarzy, a pierwowzór tej postaci bynajmniej do twarzy Andrzeja Chyra absolutnie nie pasował. Ja cenię przede wszystkim spotkanie z Arkiem i bardzo się z niego cieszę i myślę, że gdzieś poczułem, że się rozumiemy z Arkiem. Arek tak naprawdę dużo, mimo że Arek tak naprawdę myślę, że lubi gadać, tak naprawdę momentami rozumieliśmy się też bez słów. I
A jeśli chodzi o Krystiana, no to Arek mnie skutecznie podpuszczał. Była taka też jedna słynna w sumie komenda do Krystiana. Mianowicie, Krystian może wszystko, Krystian ma wyjebane. Przepraszam za wulgaryzm. Ale dużo, dużo, dużo przestrzeni, dużo takiego spokoju, dużo stwarzania klimatu dla mnie przede wszystkim. Dużego skupienia na planie. No miałem ogromną pomoc od Filipa, od Kingi, od Andrzeja, od Piotrka Nowaka. Czułem się dobrze. To znaczy to jest tak, no znamy się jak wysy konie i generalnie chodzi o to, że Arek mówi weź wyluzuj, już nie kręć, nie kręć, proszę cię, nie, zostaw nic, nic, po prostu to powiedz. No i tak się dzieje. Ja napinam muskle, kolega aktor, ja ci pokażę, jak się da, kurwa. Ja nie rób tego, nie rób, zostaw. Na tym to polega. No, Arek nie pokazuje. Nic nie pokazuje. Tak, czasami się łapie za głowę, czasami tak. Ale myślę, że zostawia bardzo wolną rękę. Okolica jest piękna, no jakby ten most, który jest bardzo i ta panorama miasta, którą można było przed chwilą zobaczyć, no jakby dla plastyki no, obrazu, to fantastyczna rzecz. To był generalnie patchwork kilku miast. To nasze filmowe Strzelce, to jest bardzo między innymi nasze ulubione. To jest Złoty Stok, to są Ząbkowice Śląskie, Bystrzyca Płocka i bodajże jeszcze Płocko. To nie do końca jest, jakby to nie jest dopowiedziane do końca, ale te opady, ta zbliżająca się powódź, ten potop, który nie wiem, za chwilę być może zaleje to całe miasto i utopi to całe zło, wymyje, wyczyści. Ja pamiętałem rok 97, jak z moją żoną Agnieszką, żeśmy uciekali z Wrocławia, 6 godzin wyjechaliśmy przed tą słynną powodzią. Jak wróciliśmy miesiąc później, to dokładnie na kamienicy, tam gdzie mieszkaliśmy na drugim piętrze, na wysokości połowy parteru, był ślad, gdzie stała woda. I jakiś taki ten obraz tego Wrocławia zatopionego miałem po prostu w oczach. I tak sobie pomyślałem, że tak będzie wyglądało jakby w pozafilmowej już przestrzeni, pozakadrowej, czyli to, co będzie dalej się działo, że tak będzie wyglądało właśnie to nasze filmowe Strzelce. Zalane, zatopione i być może wtedy dopiero wszystko będzie można zacząć budować od samego początku. A Dolny Śląsk to są właśnie mosty, to są właśnie rzeki, to są przepiękne krajobrazy, miejsca i pewnie ludzie, bo ja uważam cały czas, że Wrocław jest takim najbliższym miastem memu sercu. Jakby energia tych ludzi, ich otwartość, bezpośredniość, to nie spotkałem się nigdzie indziej z czymś takim. Ja to jest ten deszcz, tak, deszcz, przeklęty deszcz. Straszne boje, wojny toczyłem z kierownikiem produkcji Andrzejem Besztakiem, który tam bardzo pracował nad tym, żeby ograniczyć liczbę tych dni zdjęciowych, gdzie miał padać deszcz. Oczywiście film jest sztuką szlachetnego oszustwa i ten deszcz no, nie padał z nieba, tylko z deszczownic, co powodowało, że ten plan nam się po prostu wydłużał. Jeżeli mogliśmy normalnie bez deszczu w ciągu dnia zrobić, nie wiem, 4-5 scen, to trzeba było ustawić te deszczownice, zrobić próby kamer, potem po pierwszym ujęciu przebrać aktorów, wysuszyć ich, no to tych scen już mogliśmy zrobić połowę mniej. Oczywiście czasami no, funkcja przypadku w filmie, taki dom znaleźliśmy, który był już obrośnięty bluszczem. To nie to, że takiego domu specjalnie szukaliśmy z bluszczem, albo że ten bluszcz żeśmy na ten dom zasadzili i nam szybciutko urósł. Natomiast jak ja zobaczyłem ten dom lachów filmowych, to zacząłem jakoś no, go wąchać, go dotykać. To mi się tak, to taki kadr mi się tam gdzieś w głowie urodził faktycznie. A pamiętasz, jak mówiłeś, że z tego bluszczu ptaki wleciały? No było coś takiego, tak, ponieważ tam, proszę Państwa, w tym bluszczu mieszkały setki ptaków. To było coś nieprawdopodobnego. Nawet nakręciliśmy, tylko że to było już tam dzienne ujęcie, jak te ptaki tak startują i lądują z tego bluszczu. I kiedy ustawiły się kamerę pod odpowiednim kątem, było absolutne wrażenie, że te ptaki po prostu startują z jakiejś łąki i lądują z powrotem.
Natomiast akurat nam te zdjęcia dzienne nie były potrzebne do opowiedzenia historii, stąd jak gdyby został tylko ten nocny, charakterystyczny kadr, ale to jakoś tak mi się gdzieś tam wymyśliło, urodziło, jak zobaczyłem ten bruszcz i co można z tego bruszczu zrobić, łąkę, a potem jak przejdzie nam w zupełnie inną geometryczną figurę domu złego. O którym momencie pan mówi? W którym pan się momencie zgubił? Albo po to, że pan się zgubił? No dobrze. Nie, momentami się gubiłem. To dobrze. Oglądanie całości potem się tak układało, ale napięcie rosło, czekałem na scenę kulminacyjną i potem film się skończył. Tak jakby... Aha. Te główne wydarzenie, kiedy główny bohater wchodzi do swojego domu, widzi... Znaczy, potem się dowiaduje, że zabija swojego ojca. Dlaczego to się nie działo już tak bez przekładania sceny? Chyba tak, dobra odpowiedź ze strony pana Włodzimierza, że gdyby tak się działo linearnie, tak po prostu, to może byłoby to po prostu nudne i zbyt proste. Wie pan co, ja mam tak, że ja widza traktuję jako swojego kumpla, inteligentnego gościa, któremu proponuję po prostu rodzaj takiej, nie wiem, filmowej zabawy, włamie główkę w takie właśnie, w czujność, w uważność. Jest fajnie, kiedy widz się zgubi i nagle zaraz, cholera jasna, gdzie ja jestem, o co w ogóle chodzi. Czeka, szuka tych wędek, które mu podajemy, tych informacji, które pomogą mu wrócić na właściwy tor na narracji. To, że się jakby wypinamy z tej historii po to, żeby za chwilę do niej wrócić, to dla mnie jest komplement. No, problem polega tylko na tym, że jeżeli się wypniemy, już nie wrócimy. No to wtedy jest porażka. No, tam jednak w tej finałowej scenie, sekwencji, która dla mnie zaczyna się od momentu urodzin najmłodszego syna, czyli tam, kiedy jest ten pierwszy wybuch agresji głównego bohatera, kiedy dla mnie kluczowe zdanie pada, bo przez chwilę miałem, ale to do żartu, przez chwilę myślałem o tym, żeby zmienić tytuł i ten tytuł alternatywny brzmiał, tak jak jedna z kwestii w tym filmie, Przecież to lubisz, mamuś, prawda? No. Niedobry ty. Niedobry, nie? Czyli dobrze. Czyli lepiej, żeby stary został. Ale to była dla mnie chyba ta jedna z najważniejszych kwestii w tym filmie. Ten moment przemiany Jacka, który widzimy go w lustrze i mówi wtedy te słowa do mamy. Przecież tak lubisz, mamuś. Biegnie za swoją dziewczyną i tam się dotnie i wracamy wtedy do współczesności i w dalszym ciągu tej finałowej sekwencji jeszcze wracamy też do retrospekcji. Widzimy, jak matka chce się wyprowadzić, ale to wszystko państwo widzieli, a to ja, nie wiem, bez sensu to opowiadam.